Dzisiaj wtorek, 26 dzień września. Serdecznie witamy w chrześcijańskim serwisie informacyjnym. Zapraszamy do wysłuchania wiadomości z kraju i ze świata. Według badania Pew Research Center, aż 66% ankietowanych z 19 krajów dostrzega rosnący wpływ Chin, podczas gdy zaledwie 32% uważa tak o USA. Kurt Rowenstein, reprezentujący organizację Bibles for China, zwraca uwagę na dominującą pozycję Chin w światowym handlu. Organizacja, w odpowiedzi na zaostrzenie chińskiej polityki wobec ewangelizacji, skupia się teraz bardziej na współpracy z lokalnymi partnerami oraz dystrybucji Biblii za pośrednictwem oficjalnie zarejestrowanych kościołów w Chinach. Gangi przejęły kontrolę nad Haiti. Rada Bezpieczeństwa ONZ rozważa wysłanie wielonarodowej jednostki policyjnej. Inicjatywa, kierowana przez Kenię i wspierana przez USA, ma na celu przywrócenie porządku. W obliczu narastającego kryzysu, ambasada USA apeluje do Amerykanów o opuszczenie Haiti. W stolicy kraju pogłębia się kryzys żywnościowy. Organizacja For Haiti with Love wzywa do wsparcia i zachęca do modlitwy za spokój w kraju. Podczas 12. Zgromadzenia Duchowieństwa i Świeckich Świętej Archidiecezji Australii w Sydney głównym przesłaniem było hasło „Jesteśmy gotowi na przyszłość”. Uczestnicy wyrazili gotowość do jedności w służbie dla Chrystusa i Kościoła pod przewodnictwem arcybiskupa Makariosa oraz do promowania hellenizmu w Australii. Arcybiskup Makarios w inauguracyjnym przemówieniu określił to wydarzenie jako wielki i historyczny dzień dla prawosławnego Kościoła w Australii. Delegacja Światowej Rady Kościołów oraz Kościołów Członkowskich spotkała się z prezydentem Kuby Miguelem Díaz-Canelem. Omawiano skutki blokady dla kubańskiego systemu opieki zdrowotnej. Podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, grupa G77 plus Chiny, reprezentująca 80% ludności świata, wyraziła chęć zmian w międzynarodowej architekturze finansowej. Kuba deklaruje gotowość do współpracy z kościołami. Przedstawiciele społeczności chrześcijańskiej wyrazili solidarność z Kubą, opowiadając się za zniesieniem embarga oraz współpracą w dziedzinie zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju. Grupa kobiet z kościoła metodystycznego z okręgu Mutare w Zimbabwe założyła program stypendialny dla dzieci z ubogich rodzin. Pastor Togara Bobo docenił wysiłki kobiet i zaangażowanie kościoła w pomoc marginalizowanym. Itai Hitora, korzystająca ze stypendium, podkreśliła, jak edukacja zmieniła jej życie na lepsze. Bez stypendium musiałaby zająć się pracami dorywczymi lub wyjść za mąż z rozsądku. Hitora, studiująca na Midland State University, podziękowała kościołowi i wyraziła chęć pomagania innym. Program zapewnia nie tylko wsparcie finansowe, ale także motywuje do dalszej edukacji. W październiku więźniowie z całej Polski rozpoczną studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w areszcie śledczym w Lublinie. Uniwersytet kształci osoby pozbawione wolności od ponad 10 lat. Inicjatywa jest unikatowa w Europie i ma na celu resocjalizację przez edukację, poprawę perspektyw zatrudnienia więźniów i ich reintegrację ze społeczeństwem. Do wczoraj obchodzono Jom Kippur, żydowski dzień przebłagania. Izrael zatrzymał się na 25 godzin, a lotniska i transport publiczny były zamknięte. Wierzący Żydzi pościli i prosili Boga o przebaczenie. Święto ma swoje korzenie w Biblii. Jest związane z arcykapłanem Aaronem i ofiarą składaną Panu. Po zburzeniu drugiej świątyni w Jerozolimie, tradycje zmieniły się, ale znaczenie dnia pozostało niezmienne. Dzisiaj nabożeństwa i modlitwy odgrywają główną rolę w obchodach. Dr Fajdra Shapiro z Izraelskiego Centrum Stosunków Żydowsko-Chrześcijańskich podkreśla, że przebaczenie nie wynika z rytuałów, ale z Bożego miłosierdzia. 21-letni Polak i student Harvarda, Jan Kryca, założył w Afryce Zachodniej firmę dostarczającą środki medyczne przy użyciu dronów. W trakcie pandemii zauważył problemy z dostawami leków i postanowił wykorzystać drony do ich rozwiązania. 2 lata temu założył startup o nazwie Arda, który stworzył aplikację do szybkiej dystrybucji za pomocą dronów. Prezentując swój projekt w Gambii, zyskał zainteresowanie władz i pozyskał dofinansowanie. Naukowcy z Chin opracowali system dla komputerów zintegrowany na bazie materiału genetycznego, który może tworzyć 100 miliardów obwodów, a każdy z nich może uruchomić swój własny program. Komputery opierające się na kodzie życia mają olbrzymi potencjał do ewolucji. Badania koncentrowały się na łączeniu segmentów informacji genetycznej tak, aby tworzyć coraz większe struktury. Eksperymenty pozwoliły na tworzenie obwodów do rozwiązywania równań z zakresu mechaniki kwantowej. Pełne dane o możliwościach takich komputerów nie są jeszcze dostępne. To był serwis informacyjny Radia Safira. Niech nam wszystkim Bóg błogosławi.